woli, żeby spróbować stworzyć warunki i klimat do rozmów i nikogo z członków zarządu w firmie nie zastałem. Także takie pismo w dniu dzisiejszym już do zarządu koncernu wyjdzie. Chodźcie wszyscy, koleżanki i koledzy, ustawiamy się tak jak przedtem, na tym pasie. I chodźcie wszyscy tutaj pod prawo firmy. Standard na ten początek, standard będzie strzelony. Od poniedziałku, a będzie już piąty dzień, trwa strajk w firmie. W tej chwili nie są produkowane autobusy. Jeżeli cokolwiek wyjedzie z firmy, jest to auto, które zostało uzupełnione z aut, które już były wyprodukowane wcześniej. Więc ja w tym miejscu stojąca w czasu, żeby dementuję informację, że produkcja trwa. Proszę Państwa, spółka Solaris dorzuciła w jednym aucie gaśnicę, w innym czujnik, w trzecim trójkąt dostrzegawczy, w czwartym koło zapasowe i triumfalnie ogłosiła informację do państwa, dla Państwa, że wyprodukowano 4 auta, bądź 6, bądź większą ilość. Więc tak jak przez wiele tygodni, miesięcy pracownicy firmy byli wprowadzani w błąd, tak teraz Państwo, Wy jesteście wprowadzani w błąd na temat przebiegu tego strajku. W tej chwili od tygodnia czasu nie są produkowane autobusy marki Solaris. Ponieważ ten konflikt trwa strajk, przyjechał do nas z misją pokojową przewodniczący Rady Dialogu Społecznego pan Andrzej Radzikowski. Jest w towarzystwie przewodniczącego Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy pana Michała Lewandowskiego. Niestety władze spółki nie wyszły na spotkanie. Z tego, żeśmy się dowiedzieli, władze spółki uciekły na wieść o tym, że będzie pan Radzikowski. Jest to dla nas sytuacja niepojęta. Ja nie potrafię w tej chwili tego w żaden sposób skomentować, dlatego pozwólcie, że oddam głos przewodniczącemu Radzikowskiemu. Brawo! Dzień dobry, witam Państwa. W dniu wczorajszym zwróciłem się do prezesa Karejry z propozycją przyjazdu na spotkanie, na rozmowę z misją dobrej woli, która miałaby doprowadzić do podjęcia rozmów między strajkującą stroną a zarządem. Kilkumiesięczne dotychczasowe rozmowy nie przyniosły porozumienia. Rozpoczął się strajk i zarząd tak naprawdę nie robi nic, aby tę sytuację kryzysową rozwiązać. Jestem bardzo mocno zaskoczony, że w dniu dzisiejszym dowiedziałem się na portierni, że na terenie zakładu w tak kryzysowej i krytycznej sytuacji nie przebywa żaden członek zarządu firmy. Nie wiem, jak ta firma jest zarządzana,
dzisiaj jeszcze zwrócę się do prezesa koncernu z pytaniem, co się dzieje. Proszę Państwa, prawo do godnych wynagrodzeń jest podstawowym prawem pracowników. Zarobki w firmie Solaris, mimo że są przodującą firmą w dziedzinie nowoczesnych technologii, nie są zbyt wysokie. Dlatego też załoga ma pełne prawo oczekiwać wzrostu wynagrodzeń, szczególnie w sytuacji, gdy firma wypracowuje zyski. Firma to załoga. Ta załoga wypracowuje te zyski i ma prawo partycypować w części tego zysku. Związkowcy w naszej ocenie przedłożyli dość rozsądne propozycje. Związkowcy w trakcie negocjacji wykazywali się daleko idącym poszukiwaniem znalezienia porozumienia. Ich głównym żądaniem, zdaje się, w mojej przynajmniej ocenie, w dobie szalejącej inflacji, głównym żądaniem była gwarancja pewnych minimalnych kwotowych podwyżek dla pracowników, a nie tylko procentowych, gdyż wiadomo, że jeżeli są małe wynagrodzenia, to procentowa podwyżka daje małą kwotę. I firma, zamiast poszukiwać porozumień, w dniu dzisiejszym zarząd wyjechał sobie, nie wiem gdzie, bo to nie poinformowano mnie o tym. Jestem zdziwiony i zaskoczony. Dalej deklaruję, jeśli będzie zgoda ze strony zarządu, bo organizacje związkowe podtrzymują gotowość do prowadzenia mediacji, do poszukiwania porozumienia. Ale porozumienia nie będzie, jeśli nie siądzie się razem do stołu. Zapraszam zarząd spółki do jak najszybszego rozpoczęcia rozmów z załogą. Skala determinacji pracowników z moich spotkań i rozmów w dniu dzisiejszym jest daleko posunięta. Więc obawiam się, panowie, że nie możecie liczyć, że sprawę uda się przeczekać. Dziękuję. Brawo! Brawo! Federacja Pracy. Proszę Państwa, ja mam wrażenie, że zarząd Solarisa zachowuje się trochę jak małe dziecko, któremu się wydaje, że jak zamknie oczy, to ten temat problematyczny zniknie. Jak widzimy, on nie znika. Dzisiaj zarząd stwierdził, że sam zniknie z terenu spółki, żeby nie spotkać się z nami, żeby nie spotkać się z przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczący RDS-u musi być oszczędny w słowach, bo reprezentuje tą bardzo istotną instytucję. Ja powiem wprost, to jest skandal, że międzynarodowa korporacja z hiszpańskim kapitałem w taki sposób traktuje przedstawiciela przewodniczącego RDS. Przypomnę, przewodniczącego RDS, który jest powoływany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest niebywałe, że przyjeżdża na spotkanie z prezesem, z managementem Solaris, przewodniczący RDS, który odbija się od szlabanu. Jak Państwo widzicie, tą konferencję odbywamy tutaj dzisiaj w takich, a nie innych warunkach. To też jest dla mnie niebywałe, że w tym piątym dniu zarząd Solarisa nie ma ochoty do podjęcia rozmów z pracownikami. To jest, chciałbym tutaj zaznaczyć, bardzo jasno, bardzo zła taktyka, bo pracownicy nie będą się wykruszać. Pracownicy będą wręcz jeszcze bardziej eskalować te swoje żądania. Jesteśmy w tym momencie na tym etapie, który mieliśmy kilka miesięcy temu, rozpoczynając spór zbiorowy, a który mogliśmy wspólnie z zarządem spółki doprowadzić do jakiegoś sensownego konsensusu. Związki były daleko idące w pewnych uszczupleniach tych swoich roszczeń finansowych. O całe 50% zjechały od pierwotnych założeń. Teraz wróciliśmy do tego, co mieliśmy kilka miesięcy temu. Pracownicy żądają, domagają się 800 zł podwyżki, a my domagamy się od zarządu Solarisa, żeby wrócił do firmy i stanął do rozmów ze związkami zawodowymi, z Konfederacją Pracy i z NSZZ Solidarność. Bardzo dziękuję. Czyli związków zawodowych i pana Andrzeja Rasikowskiego.
rzekomo do zawarcia porozumienia, ale ze strony związkowców ma nie być kij wolny. Tak usłyszałam ten telefon, odmówiono nam tej wypowiedzi przed kampanią. W pierwszej części przewodniczący. Znaczy tak, rzeczywiście w dniu wczorajszym otrzymałem odpowiedź, że prezes nie ma czasu się dzisiaj ze mną spotkać, ale tak naprawdę to nie tyle, że nie ma czasu, tylko obawia... Może źle powiedziałem. Przepraszam, prezes napisał do mnie, że nie może się dzisiaj ze mną spotkać ze względu, że w Polsce jest epidemia i jest duże zagrożenie epidemiologiczne, ale że jest otwarty na rozmowę i otwarty na negocjacje. W dniu wczorajszym na spotkaniu z załogą poinformował, że spotka się dzisiaj z nami i z przedstawicielami załogi związkowej na wiecu, który odbywał się w trakcie dnia w hali, w jednej z hal produkcyjnych. W związku z tym, no mamy sprzeczne informacje. Ja dzisiaj odpowiedziałem panu prezesowi, że jesteśmy w stanie spotkać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo w czasie epidemii. Jesteśmy na to przygotowani. Jestem trzykrotnie zaszczepiony, mam maseczki specjalne. Możemy zachować dystans, jaki pan prezes by sobie życzył. W związku z tym mówienie, że z powodu epidemii nie może się ze mną spotkać, no nie trafia do mnie do przekonania. Nie było tam też żadnych deklaracji w tym piśmie, że jest gotów do rozmowy. Ale wczoraj publicznie złożył tu przed załogą deklarację, że się z nami dzisiaj spotka. Tak, oczywiście. Łamał! Tak. Oczywiście. Kłamca! 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 Przypomnę to, o czym mówiliśmy w poniedziałek. Konwencje, zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy mówią jasno i wprost. Związek nie może być ograniczany. My nie jesteśmy ludźmi znikąd. Mamy tutaj za sobą przedstawicieli Konfederacji Pracy, to jest Ogólnopolski Związek Zawodowy. Ja reprezentuję zarząd tego związku, przewodniczący Radzikowski reprezentuje RDS, ale również OPZZ, centralę związkową, w której funkcjonujemy. My nie jesteśmy tutaj ludźmi znikąd. Jesteśmy po to, żeby pomóc doprowadzić do tego porozumienia, bo tak ma się zakończyć strajk. Strajk nie jest celem samym w sobie. Strajk jest ostateczną metodą doprowadzenia do tego, żeby pracodawca zaczął wreszcie sensownie dzielić się zyskiem, który wypracowują ci ludzie, którzy są tutaj za mną. Brawo! Brawo! O tym, że ma dzisiaj nie odbyć się spotkanie, ja dowiedziałem się z prasy. Na jednym z portali zajmujących się tematyką związaną z transportem publicznym był artykuł, który ukazał się wczoraj wieczorem, dzisiaj dopiero przed południem go czytałem, że spotkanie z nami nie odbędzie się. Więc dla mnie było to kompletne zaskoczenie, ponieważ nie otrzymałem żadnej informacji ze strony spółki. Żadnego telefonu, maila, SMS-a, kompletnie nic. Więc my byliśmy przygotowani na spotkanie i tak dalej powiedział pan przewodniczący i potwierdzili to stojący za mną ludzie wczoraj w godzinach południowych, w czasie rozmowy ze mną, w obecności wielu osób, prezes Javier Calleja powiedział i potwierdził, że dziś o 12 spotykamy się i rozmawiamy. I ta rozmowa miała być w obecności gości, którzy tutaj przybyli, dwóch gości, o których również wspomniał pan prezes, czyli przewodniczącego Radzikowskiego i przewodniczącego Lewandowskiego. Jak już widzicie, to spotkanie nie odbyło się. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Panowie, mam jeszcze tylko pytanie, prośbę, bo dla PAP-u rzecznik zarządu, rzecznik Solarisa mówi, że na 2600 pracowników zatrudnionych strajkuje 24%. Jak was puszczą na hale i kłamca, 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 kłamca. Cała środa strajkuje. Szanowni Państwo, ja mam dla Państwa tylko jedną propozycję. Albo inaczej, zapraszamy Was do Bolechowa, tu gdzie jesteśmy, na fabryczną halę i zobaczcie, jak wygląda produkcja. O godzinie 15 przychodzą pracownicy drugiej zmiany, więc o 15 zapraszamy z kamerami, z mikrofonami. Wejdźcie i zobaczcie, jak wygląda produkcja i wówczas niech rzecznik prasowy firmy odniesie się do tego. Bo ja nie będę po prostu w tym momencie prostował jego słów. Natomiast mam obawy, że tak jak pana Radzikowskiego i pana Lewandowskiego spółka nie wpuściła na tereny firmy, również będzie zostać w ten sposób potraktowani. Firma będzie zasłaniała się COVID-em. Dla nas jest to niepojęte, bo dla nas jest to niepojęte. Każdy,
kto ma certyfikat, jest zaszczepiony, spełni i spełnia, przestrzega pewnych przepisów sanitarnych, może być na terenie firmy i my się, tak samo jak cała załoga ich zarządu, nie powinni nikogo bać. A spółka wykorzystuje tylko ten fakt, dlatego żeby odcinać świat zewnętrzny od wydarzeń na terenie firmy. A jakie są plany na najbliższe dni? Wiemy, że w poniedziałek jest piekna solidarnościowa innych związkowców tutaj zaplanowana, co jest? Tak, nasi partnerzy z Solidarności, z którymi współpracujemy i z którymi w tej chwili tworzymy jedną zgraną ekipę, zapowiedzieli, że przyjadą i wesprą nas tutaj w naszym proteście, więc my o 14 będziemy tutaj protestować. Oczywiście o 6 rano startujemy dalej, o 14 protest, po południu druga zmiana, czekamy na zarząd. Ja jestem w kontakcie z kolegą Piotrem Dudem i koordynujemy też nasze działania. Zapraszam pana. Jeżeli pan wygoogluje Konfederacja Pracy Solaris, to będzie pana tam. Tam jest filmik, gdzie prezes obiecuje. Myślę, że to będzie taki materiał. Tak, tak. Mojego propozycja. Wyciągnął dłoń i zaprosił zobaczy na jutro, na 12. Bardzo, dzisiaj. Bardzo emocjonalna i gwałtowna po prostu rozmowa, która miała miejsce z pracownikami. No materiał jest trochę kiepskiej jakości, ale po twarzach ludzi, po emocjach, częściowo po głosie, no, w kilku filmikach. No zobaczycie państwo, jak to naprawdę wygląda. Jasne. Nie ma mowy o żadnej produkcji. Jest parę osób, które próbuje coś robić, bo mamy kilku pracowników zagranicznych z firm zewnętrznych, którzy gdzieś w pojedynczych miejscach próbują coś łączyć. Czasami jakiś brygadista, czasami coś przyjdzie z biura konstrukcyjnego, ale to nie jest produkcja. To się nie dzieje. No. W firmie, może rzeczywiście pan prezes ma rację, że jest COVID, bo strasznie absencja chorobowa prosto. To jest kolejna rzecz. To wczoraj potrafił się spotkać z ponad 100 osobami. 200 pan miał. My nie mieliśmy. Ale w czasie, gdzie był jeden na drugim strajku, on mówił, jak może się spotkać, o co tu nie ma się spotkać. Jak się czujemy? Prezes spółki wczoraj w godzinach południowych wszedł na teren hali fabrycznej po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia strajku. Podszedł do grupy pracowników i chciał z nimi porozmawiać. No, kiedy pojawił się prezes, myśmy również się zjawili, tutaj nasi koledzy z zarządu związku, oczywiście wszyscy nasi strajkujący, bo byliśmy ciekawi słów prezesa. No, pan prezes z jednym zastępcą weszli do autobusu. Więc kiedy padło pytanie, panowie, no, o czym chcecie z nami rozmawiać, no więc odpowiedziano nam, no a jak się czujecie, jaki jest problem. No i w tym momencie rozmowa zaczęła przebiegać, no zaczęła stawać się nieprzyjemna. No, tak, masa osób zaczęło wchodzić do tego autobusu, ludzie byli ściśnięci jak sardynki w puszce, rozpoczął się krzyk, ludzie wyszli, zaczęli prezesa wołać na środek hali, żeby z nimi rozmawiać, więc doszło do tej rozmowy. Ta druga część również była bardzo burzliwa, gwałtowna. W trakcie tej rozmowy pan prezes potwierdził, że mnie nie z tymi słowami, że zwracając się do mnie, w dniu jutrzejszym przyjeżdża do was dwóch waszych ludzi, czy dwie osoby z waszej organizacji, ja będę z nimi rozmawiał. No więc podziękowałem panu prezesowi, że cieszę się bardzo, że podejmuje rozmowę, w związku z czym będę również obecny i tutaj jak koledzy zaproponowali od razu pan przewodniczący Wojciczak z Zakładowej Solidarności, z którym współpracujemy i byliśmy umówieni, co pan prezes potwierdził, że dobrze, w takim razie jutro godzina 12 spotykamy się, rozmawiamy. I z takim nastawieniem, żeśmy wszyscy dzisiaj przyszli do Zakładu Pracy. I wszystko dzisiaj wygląda inaczej. Ja jeszcze mam pytanie o postulaty, bo udało mi się skontaktować z jednym z pracowników, który nie pracuje na produkcji, prawda, ale gdzieś w biurze przy komputerze. I on twierdzi, że te podwyżki zaproponowane przez zarząd 5% są w jego ocenie bardziej sprawiedliwe, ponieważ on siedząc przy komputerze i na przykład tam, nie wiem, projektując jakieś rzeczy, on odpowiada też karnie za ewentualne błędy, które popełni przy tym. Czyli teraz pytanie, czy chcecie tego 800 zł w zamian za te 5%, czyli rezygnujecie z 5% i chcecie 800 zł? 800!
czy dodatkowo, prawda? Czy zostaje te 5% plus 800? Nie jesteśmy na żywo. Rzecz jest w tym, że spółka proponuje podwyżkę procentową. Podwyżka procentowa powoduje, że najwięcej na takich podwyżkach zarabiają ci, którzy zarabiają najwięcej już w tej chwili. Jeżeli któryś z menadżerów zarabia 15-20 tysięcy, to on przy tej podwyżce zarobi 7, zostanie 700 zł, 800, 900, 1000 zł podwyżki. A tutaj ci koledzy, którzy stoją za nami, otrzymają po 270 zł, niektórzy 350 zł, ale większość 270 zł. Ja rozumiem, że osoba, z którą pan rozmawiała, która być może pracuje w którymś działu technicznych, ma wyższą stawkę i ta podwyżka procentowa daje mu jakąś satysfakcję, bo może zarabia kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, w związku z tym ta podwyżka będzie relatywnie wysoka. Natomiast my proponujemy, żeby ta podwyżka była w wymiarze kwotowym. Na wstępie negocjacji, i to jest ta propozycja aktualna już w tej chwili, ponownie żądamy 800 zł podwyżki. Dlaczego to jest 800 zł? W 2025 roku nie było w ogóle podwyżki. Ostatnio była w roku 20. Mamy rok 22, a więc te 800 zł to daje średnio nam 400 zł na każdy rok. I to nie jest wygórowana kwota. Dlaczego chcemy w równej kwocie? Ponieważ w Solarisie nie ma czegoś takiego jak tabela płac. Nie są wycenione stanowiska pracy. Nie są zwartościowane stanowiska pracy. Mamy szereg sytuacji, że na tym samym stanowisku różnice między wynagrodzeniem zasadniczym pracowników czasami dochodzą z naszych informacji do 1000 zł. Jest to sprzeczne z kodeksem pracy. I żeby taką sytuację uzdrowić, należałoby wpierw ustalić pewne ramy, tak? Stworzyć pewne narzędzie. I tym narzędziem właśnie jest tabela płac. I my byliśmy przed naszym zarządem mówieni, że coś takiego stworzymy. I naszym intencją było to, żeby w tej chwili dać podwyżki wszystkim w jednym stopniu, a później zrobić tabelę płac i ocenić, wycenić każdego pracownika zgodnie z jego wykonywaną pracą, umiejętnościami, kwalifikacjami, przygotowaniem zawodowym, wykształceniem i tymi wszystkimi rzeczami. Dlaczego jeszcze chcemy podwyżkę w równym stopniu? Ponieważ inflacja podnosi wszystkie ceny w jednakowym stopniu. No chleb zdrożał każdemu tak samo. Kolejna rzecz. Wielokrotnie, ja tutaj pracuję już 18 rok. Wielokrotnie w tej chwili, kiedy dochodziło do podwyżek, wyglądało to właśnie w taki sposób, że wszystkie pensje szły jednakowo w górę, w równym stopniu. A więc nie powstawały dodatkowe różnice. W momencie, kiedy jest podwyżka procentowa, tworzą nam się kominy płacowe. Ci, którzy zarabiają więcej, dostają większą podwyżkę. Przy takim mechanizmie przy następnej podwyżce znów dostają więcej, więc ta rozpiętość nam coraz bardziej rośnie. Przy podwyżce kwotowej jest to w równym stopniu. Natomiast to, co powiedziałem, dodatkowe zróżnicowanie pracowników według umiejętności ma nastąpić, powinno nastąpić na podstawie podwyżek indywidualnych, ale do tego jest potrzebna tabela płac. Więc załatwmy jedną sprawę, dajmy ludziom podwyżki, bo czekają za nimi, ale godne podwyżki, a nie okruch z pańskiego stołu, a później dalej pracujmy nad tabelą wynagrodzeń. I my od początku tych negocjacji o tym mówimy, jednak trafiamy w próżnię z tym naszym przekazem. Nie dacie się państwo przeczekać zarządowi? Nie. Ja coś państwu powiem. Tutaj działają dwie organizacje związkowe zrzeszone w dwóch największych centralach związkowych w Polsce. OPZZ-cie, my jako Konfederacja Pracy i koledzy Solidarności. W związku z tym mamy wsparcie dwóch najsilniejszych centrali związkowych w Polsce. I to jest nasza siła. Dziękuję bardzo. Taka SK w złotym kolorze. I każdy, kto dostaje do ręki, myślał, że dostał złotą eskę. A to jest kawałek plastiku pomalowany złotą farbą.
żadnych pieniędzy. Po 10 latach pracy. I to dobra, a po 15 jest na 15-kowy pozłacany złoty jabłko. Tam jest zegarek jeszcze jakiś tam. Ale ja nie widziałem. Gdzie mamy tubę? Tutaj mamy. Tuba! Koleżanki i koledzy, serdecznie dziękuję wam za obecność. Idziecie teraz do domu. Życzę wam miłego weekendu. Spotykamy się w poniedziałek około godziny 14 na manifestacji. Tak jest! Tak jest! Niech was będzie z nami! Rzeczywiście trochę przyjemniej stać pod tym szlabanem razem z wami, a nie samemu to z Michałem. Także bardzo wam za to dziękuję. Miejmy nadzieję, że te wspólne działania i konsekwencja przyniosą oczekiwany przez was sukces. Tego wam życzę i będę te przysłowiowe kciuki za to trzymał. Dziękujemy! 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 Dajcie to ja jeszcze raz. Jeszcze raz byłem na tej zrzutce, która trwa, ona trochę zdechła, ale to też jest kwestia wysłania do naszych organizacji związkowych. Jest paręset i kolejne tysiące, setki organizacji w OPZZ-cie, w Solidarności. To musi, jak wiecie, no, jest pewna droga proceduralna w organizacjach, musi być uchwała, to musi być wdrożone. W związku z tym te pieniądze na pewno się pojawią. Trzymajcie się, jesteście jednością i idziemy do zwycięstwa. Do zwycięstwa! 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 Dobra, idźcie do chaty!